sercu, że to jest droga dla mnie, ale moje życie się jeszcze bardziej rozwaliło przez to bagno. Poszedłem do więzienia, wyszedłem z więzienia i dalej próbowałem ułożyć sobie życie i nie wychodziło mi. Bo są pewne rzeczy, z którymi sobie poradzimy sami, ale są pewne rzeczy, z którymi człowiek nie jest w stanie sobie poradzić. Ja na przykład pracowałem do tej pory z człowiekiem, który 20 lat siedział w więzieniu, który żył w strasznej patologii jako dziecko i dostał raka, czerniaka i miał przerzuty i lekarze powiedzieli mu: proszę pana, to już jest koniec. To już jest koniec, już nie ma nadziei dla pana, nie możemy zrobić, operować oka, są przerzuty na płuca, nie wiemy ile zostało czasu, rok, dwa i to miał być koniec, ale wiecie co? W pewnym momencie do tego człowieka w więzieniu podszedł na oddziale dla niebezpiecznych przestępców, podszedł człowiek i powiedział: Piotr, ja wiem jak wygląda twoje życie, ale Pan Jezus żyje i ciebie kocha. Wiecie, on tak pobił tego człowieka, że wylądował w szpitalu, a jego zamknęli na izolatkach. Ale kiedy tam siedział na tych izolatkach, nagle miał obraz całego swojego życia, wszystkie te złe rzeczy, które zrobił, wszystkie napady, kradzieże, wszystkie te tragedie, które go spotkały i usłyszał głos: wołaj do mnie, a ja ci przebaczę. I on padł na kolana, zaczął płakać jak dziecko i wołał do Chrystusa, którego nie znał. I wiecie co? Ten człowiek miał odejść. I ci lekarze, którzy powiedzieli, że już jest po nim, że już nie ma dla niego nadziei, kiedy przebadali go jakiś czas później, raz, drugi, byli w szoku, bo ta choroba zniknęła z jego organizmu, te wszystkie guzy rakowe zniknęły i jedyne, co oni potrafili napisać w wypisie lekarskim, to, że ta choroba cofnęła się w niewyjaśnionych okolicznościach. Ale chcę wam powiedzieć, że te okoliczności są całkiem jasne, bo Boży Syn, Chrystus Jezus, to nie jest tylko opowieść jakaś wyssana z palca. Wiecie, nas uczą Chrystusa z kamienia i miedzi, ale Jezus żyje i po prawicy Ojca w niebie siedzi. Chrystus, będąc na ziemi, poniósł na swoim ciele każdy grzech i każdą chorobę. To mówi Pismo Święte o Nim. I wszyscy jak jeden, każdy, kto ma odwagę, żeby uwierzyć w Bogu, może doświadczyć Jego mocy, może doświadczyć uzdrowienia. To jest dla wszystkich. Mnie Bóg uwolnił z narkotyków, gdyby nie on, nie byłoby mnie tu dzisiaj. Mój kolega Wojt, który gra na klawiszach, on jest muzykiem, zaczął tracić słuch, ale Bóg go uzdrowił. Każdy z nas ma swoją historię. Piotr był takim łobuzem, że hej. A dzisiaj ma rodzinę, jest człowiekiem, który niesie życie do innych ludzi. Jeździ na motocyklu i wiecie, bycie z Bogiem nie znaczy bycie religijnym, jakimś człowiekiem. Mam tu na myśli robienie rzeczy, których człowiek w ogóle nie rozumie. Jezus powiedział, że przyszedł dać nam życie w obfitości. Kochani, chcemy zagrać numer Koniec koszmaru.